W sobotę, 6 sierpnia, w Świerżach Górnych zorganizowano festyn dla mieszkańców miejscowości. Gospodarzem imprezy była sołtys Świerży Janina Golik. Mimo deszczu mieszkańcy licznie przybyli na plac OSP, by wspólnie spędzić czas i dobrze się bawić. Ludzie bardzo z utęsknieniem czekają na tę imprezę, bo to jest raz w roku i tak jak wie pani, że no, na często się nie odbywają. Świetlica jest jedynie czynna, tam parę godzin, wakacje i to jest koniec. No. Najmłodszym deszcz w ogóle nie przeszkadzał. Dla nich też przygotowano wiele atrakcji. Gra była z chustą, teraz są zgadywanki, gra była w piłeczkę. No wierszyki, piosenki, talenty, jakie kto tam ma. I jeszcze się nie skończyliśmy, jeszcze dalej będą. No mamy dużo nagród. Co jeszcze dla dorosłych? Kiełbaski, coś do picia? Kiełbaski do picia. Dzieci też jeszcze będą miały lody, mają lizaki. Oprócz tego kiełbaski, ciasto, ogórek, smalec, herbatka, kawa także. No i zabawa do godziny 24, od 20 dla starszych. Jak podkreśliła sołtys Świerży Górnych Janina Golik, głównym celem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim integracja lokalnej społeczności. Żeby ci ludzie się poznali i dzieci, żeby wiedzieli, jak współpracować z sobą, jak żyć tak dzieci, żeby się nie kłóciły, bo wiadomo, jakie mamy teraz życie, prawda? A takie spotkania to jednak no, może tam integrują, no, może tam potem przy kawce, przy piwku po 20, jak już dzieci pójdą spać. Będzie ta miła rozmowa i atmosfera. Świerże to jest 1400 mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży i starszych. No i każdy chce przyjść zobaczyć. I to jest jedyne spotkanie z ludźmi, z mieszkańcami. Środki na festyn dla mieszkańców pozyskano głównie z Funduszu Sołeckiego.